Tarcza TBM Anna rozpoczęła drążenie tunelu metra. Nowy rozjazd tramwajowy na stawkach. Zmiany tramwajowe na budowie tramwaju do Wilanowa. Przejazd kolejowy w Ołtarzewie, cały czas przejezdny jednak. Początek przebudowy ulicy Złotej i Zgody. Drugi etap frazowania Czerniakowskiej. I ostatni weekend multikina na Ursynowie. O tym tylko w specjalnym wydaniu Mniejsza z tym w niedzielę, 18 sierpnia, prosto spod tego właśnie kina, które znajduje się obok metra i Mielin. I dziś jest ostatni dzień, kiedy ono tutaj w tym miejscu funkcjonuje. Funkcjonuje do północy, można jeszcze brać bilety, a my zaczynamy dzisiejsze wydanie Mniejsza z tym. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, Nosz. Zapraszam Was już teraz na specjalne wydanie Mniejsza z tym, prosto spod multikina na Ursynowie. Ten multikino istnieje i funkcjonuje tylko i wyłącznie jeszcze dzisiaj, ale dzisiaj o dowolnej godzinie. Ja tu się pojawię o godzinie 6 na jeden seans, a teraz możecie przyjść właściwie o dowolnej godzinie, jakiś film będzie. Od animacji po filmy, które już mają ponad 2 dekady, jak chociażby Harry Potter. Więc jeżeli Was to interesuje, bo też jest między innymi Władca Pierścieni, zapraszamy do multikina. Ostatni weekend, ostatnia niedziela, kiedy można tutaj przyjść, ostatnie seansy kończą się chwilę przed godziną 00, no i można ostatni raz skorzystać z tego kina właśnie w tym miejscu na Ursynowie. Jak coś oczywiście zachęcam, nie jest to materiał sponsorowany, tylko po prostu element historyczny, który w tym miejscu się dzieje. Dlatego też tu również tutaj się pojawiłem, jest aktualnie godzina 4:28, więc dosyć wcześnie. Niemniej zaczynamy dzisiejsze wydanie Mniejsze z tym, standardowo od awarii wind na stacjach metra. I mogę Wam powiedzieć, że nie działają 4 windy na Tatuszu Lasena, placu Wilsona, Rondzie ONZ i Centrum Nauki Kopernik. Wszystkie windy nie działają od tego tygodnia. Idziemy dalej, bo rozpoczęło się drążenie tarcza TBM, jeżeli chodzi o odcinek metra Karolin. I faktycznie pierwsza tarcza TBM, czyli Anna, rozpoczęła swoje drążenie i teraz się drąży do Chrzanowa, ma do wydrążenia 1060 metrów i kiedy ona się drąży do Chrzanowa, będzie przyciągana przez całą stację, a w tym czasie załoga przejdzie do drugiej tarczy, czyli do Krystyny i rozpocznie drążenie tamtego odcinka, który jest pomiędzy drugiego tunelu, czyli po prostu tunelu jazdowego w kierunku metra Brudno. I tak to będzie realizowane etapami. Kolejny odcinek to będzie od Chrzanowa do Lazurowej. Tamten odcinek będzie mieć długość 1200 metrów, a kolejny odcinek będzie mieć tylko 600 metrów od stacji metra Lazurowa do odstawczych za stację metra Bemową. Tak to będzie realizowane, w każdą środę będzie aktualizowany ten oto i właśnie postęp teraz, jeżeli chodzi o tarczę TBM na stronie metra. Dobrze, że ten faktycznie postęp pracy tutaj wrócił, w środę będzie to aktualizowane, no i nie mogę się doczekać, aż faktycznie te postępy prac rozpoczną się na największym zakresie. Inne ciekawostki to jest to, że rozjazd tramwajowy na stawkach jest już faktycznie i funkcjonuje. Tramwaje tam wracają już od najbliższego poniedziałku, czyli 19 sierpnia. A tam rozjazd był testowany. Przepraszam. Rozjazd był testowany, działa, funkcjonuje, więc to faktycznie to bez zarzutów jest i w najbliższych dniach będzie tutaj po prostu też przywracany w tym miejscu zawrotka z nowym układem drogowym, który po prostu w tym miejscu został teraz zrealizowany. Więc jak coś, to faktycznie teraz jest tutaj realizowane. Ten zawrotka została wybudowana dla tramwaju, które po prostu będą kończyć swoje kursy. Jeżeli chodzi o najprawdopodobniej linię 15, po prostu część kursu będzie kończyć swoją trasę właśnie w tym miejscu na stawkach. Inne ciekawostki to jest frazowanie, czyli kolejny nowy odcinek Jana III Sobieskiego jest już gotowy, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa. W związku z czym mamy aktualnie wjazd w wschodnią część Świętego Bonifacego jadąc z Jana III Sobieskiego i mamy cały czas wjazd w jednokierunkową część Świętego Bonifacego jadąc dalej w kierunku Alei Sikorskiego. Natomiast ten odcinek jest taki tutaj pokręcony i trochę się jedzie objazdami. Ale ta przejezdność jako została tutaj zachowana, ogólnie plac budowy jest pokręcony, cały czas po jednym pasie, po każdym z kierunku. Więc tak to wygląda, no i tutaj też są jakieś dużo większe zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową. Z innych ciekawostek to jest to, że będzie teraz tygodniowa przerwa w dostawie wody ciepłej i jak również ogrzewanie od 24 sierpnia. Od godziny 23 do soboty 31 sierpnia do godziny 23 będzie przerwa właśnie w ogrzewaniu dla 170 budynków w rejonie ulicy Belwederskiej i Sobieskiego. Tu macie listę, możecie sobie teraz zatrzymać, jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć
czy wasze budynki znajdują się w rejonie, który po prostu będzie zamknięty w najbliższym czasie, więc jak coś, szykujcie się faktycznie mieszkańcy okolicy, że po prostu trzeba zrobić przyłącze już na nową sieć, która po prostu w tym miejscu jest wybudowana. Inne ciekawostki to jest to, że nie od najbliższych wakacji 2025 roku, a od 2026 roku nie będziemy już mieli 8-miejscowych przedziałów w pociągach Intercity, jak i również starych pociągów czeskich, które nie mają nic właściwie wspólnego z aktualną cywilizacją. No już nie mówiąc o tej klimatyzacji. Mają ten swój charakter, byłem w nim raz, jadąc na odcinku z wschodniej do centralnej. Faktycznie klimat w nich jest całkiem oddychany, jakbyśmy się cofnęli naprawdę do PRL-u. Niemniej te pociągi już odchodzą faktycznie w niepamięć. W rozkładzie jazdy zaplanowanym przez Intercity na 2026 rok ma już tych po prostu pociągów nie być. Inne ciekawostki to jest to, że cały czas nie został zamknięty przejazd kolejowy w Otorze, z tego, co ja przynajmniej wiem z tego artykułu. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda w tamtym miejscu. Przejazd kolejowy jest faktycznie niebezpieczny, cały czas tam dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, chociaż została wprowadzona nowa granica ruchu, ale kierowcy i tak zazwyczaj mają tego typu znaki po prostu gdzieś. Więc były niebezpieczne wypadki, znaczy niebezpieczne sytuacje w tym miejscu dochodziły. 3 razy pociągi musiałyby hamować przed pojazdami, które po prostu cały czas były jeszcze na przejeździe kolejowym. Inne ciekawostki to jest to, że WKTK już faktycznie normalnie funkcjonuje przez reguły. Tam już mamy normalny przejazd po 2 torach, natomiast do Warszawy Zachodniej cały czas jedzie po jednym torze od Redutu Ordona do Warszawa Śródmieście WKD, ale już od kolejnego weekendu, właściwie za 2 tygodnie, czyli tutaj od 31 sierpnia pociągi będą jeździć normalnie po 2 torach na całym odcinku od Milanówka i od Dziedzictwa Mazowieckiego prosto do Warszawa Śródmieście WKD. W końcu już będą jeździć normalnie w szczycie nawet co 10 minut, oczywiście dopiero to od 2 września, bo od 2 września mamy dzień powszedni, jeżeli chodzi o nowy rozkład jazdy z 2 motorami na WKC. Inne ciekawostki, film jak ktoś z reguł się pojawi w najbliższym tygodniu, ale nie wiem kiedy, bo jeszcze po prostu jestem trochę zajęty. Inne ciekawostki to jest to, że jest remont torowi. Torowiska tramwajowego na 11 listopada, w związku z czym w aktualny długi weekend do dzisiaj, do 18 sierpnia, jeździ inaczej linia tramwajowa 3 i 74, jedzie po prostu objazdami, w skrócie jedzie przez Rondo Starzyńskiego i dalej jak linia 1. Idziemy dalej, czyli oczywiście zmiany, jeżeli chodzi o frazowanie kolejnego odcinka Czerniakowskiej, dlatego też autobusy linii 107, 131, 162, 172, 180, 185 i 187, jak również N33, N31 i N81, jak również N83 jeżdżą po prostu objazdami i na innej trasie. Inna informacja to jest to, że jest szybki remont ulicy Milenijnej 211, 516 i N63, w związku z tym jeżdżą inaczej od 21 do 23 sierpnia. Jeżeli chodzi o te frazowanie Czerniakowskie, to jest realizowane do 19 sierpnia, ale to chodzi głównie o autobusy nocne. Dalej mamy też zmiany, jeżeli chodzi o właśnie ten tramwaj do Wilanowa, który tutaj po prostu zmienia układ drogowy na Jana Trzeciego-Sowieckiego. Dlatego też linia 119, 148, 167, 168, 172, 217, 319 i N33, jak również 164 wracają na swoją normalną trasę, natomiast są zmiany dla pozostałych linii autobusowych, również dla linii 163, 185, 187, 189, 263, N3 i N83, więc tam faktycznie są też zmiany, jeżeli chodzi o te autobusy. Jak ktoś, oczywiście zachęcam Was również do zakupu lub zerknięcia po prostu na plakaty z strony partnera kanału, którym jest Koleo, sklep.koleo.pl, macie też oczywiście link w karcie, jak również w opisie. Możecie znaleźć jakieś ciekawe plakaty kolejowe, zobaczyć, jak Wam się spodoba, to oczywiście też możecie również kupić. Idziemy dalej do ZDM-u. Frezowanie Prowiańskiego już zostało zrealizowane na pierwszym etapie i aktualnie będzie realizowane kolejne oczywiście elementy. A jak to wyglądało wtedy? No, możemy zobaczyć, że faktycznie pojawiły się nowe miejsca parkingowe. W sensie, dobra, w pierwszym etapie trochę przejechałem. Frezowanie zostało zrealizowane na całe inwestycji. Właściwie już jest wszystko gotowe w tamtym miejscu. Pojawiły się nowe miejsca parkingowe, bo po prostu jezdnia była bardzo szeroka i udało się po prostu w tych miejscach bez zieleni utraty po prostu zrobić nowe miejsca parkingowe wzdłuż samej jezdni. Więc to w tym miejscu się teraz tutaj pojawiło. Inne ciekawostki to jest to, że rozpoczęła się przebudowa ulicy Złotej i Zgoda. To jest dobra wiadomość, przynajmniej w teorii. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkańcy w okolicy w teorii nie mają już miejsc parkingowych, dosłownie, bo po prostu parking nowy podziemny jeszcze cały czas nie powstał. Walący się parking przy metrze centrum działa i funkcjonuje przynajmniej w teorii, a reszta to jest jak jest. Niemniej tak to wygląda. No i co ja mogę powiedzieć z ciekawostek?
Jeżeli chodzi o te elementy, to faktycznie jest to, że wszystkie miejsca parkingowe tutaj w okolicy zostały zamknięte. Jeżeli chodzi o ulicę Zgoda i Złota, to od piątku ten obszar jest całkowicie zamknięty również dla pieszych, jak i również dla wszystkich pojazdów, więc tu w ogóle nie ma wejścia na ulicę Złotą, na ulicę Zgoda, jak i również na pozostałe. Jaki jest aktualnie realizowany wjazd w ulicę Chmielną, nie mam zielonego pojęcia, więc to jest ciekawe, bo tamten odcinek już został ukończony i tam już przejazd jest w teorii. Ten parking został zamknięty przy ulicy Sienkiewicza, jak i również ten drugi pomiędzy Moniuszki i Sienkiewicza. Ja mam mogę tylko właśnie powiedzieć jedno, że cały ten odcinek nagrałem w ostatnim tygodniu, jeszcze kiedy to funkcjonowało, więc jak ktoś nie ma problemu, że nie mam ujęć przed rozpoczęciem budowy, spokojnie, wszystko nagrałem, jest to zrealizowane. W teorii tutaj oczywiście mają wjazd cały czas mieszkańcy, którzy mają identyfikator B35, w ramach właśnie identyfikatora B35 dla strefy J08, jak również J0801. Niemniej na razie tamte miejsca w ogóle są po prostu całkowicie zlikwidowane na czas po prostu budowy tej inwestycji. Inne ciekawostki to jest to, że jest drugi etap wymiany detalacji na Moście Gdańskim, jest realizowany drugi etap i można dokładnie zobaczyć, jak wygląda stara i nowa, to jest już rozbierana stara konstrukcja, a to jest zupełnie ta nowa, po nowej się jedzie ciszej, lepiej, sprawniej i też nie podskakuje aż tak bardzo samochód, więc faktycznie to jest dobra informacja, że ZDM również dba o po prostu konstrukcję mostową, które już aktualnie są w Warszawie. Inne ciekawostki to jest frezowanie, jak to wygląda w ten długi weekend. Oczywiście w długi weekend jest to właśnie teraz realizowane, jeżeli chodzi o cały zakres tej inwestycji, i dlatego też w związku z tym możemy zobaczyć, że do godziny 4 i 19 sierpnia, czyli tak jak mówiłem, dla autobusów nocnych, jezdnia w kierunku ulicy jadąc od Wilanowa Czerniakowską, nie dojedziemy do dalszej części Śródmieścia, bo po prostu jest ten odcinek jezdni zamknięty, również sama część na wiaduktach zjazdowych z trasy Siekierkowskiej. Więc jak ktoś po prostu tutaj trzeba objechać na okrągłą aleją Polski Walczącej, bądź po prostu też pojechać w Beethovena i dalej Gagarina, więc trochę objazdów w tym miejscu jest niestety zrealizowany. Dalej idziemy, są ostatnie prace realizowane na Zamojańskiego. Tam aktualnie prace są na takim etapie, że po prostu od teraz do końca właściwie sierpnia jest tutaj ruch w kierunku Ronda Retreczna po jednym pasie i nie ma tutaj żadnych wydzielonych prawoskrętów ani lewoskrętów, wszystko jedzie po prostu po jednym pasie. Korki tutaj będą się tworzyły aktualnie niesamowite. Nie dziwię się, że jeździ aktualnie z linia autobusowa specjalna, linia specjalna tramwajowa, która po prostu tam funkcjonuje, żeby usprawnić ten ruch komunikacyjny. Inna ciekawostki to jest to, że został ogłoszony konkurs na nowy Park Świętokrzyski, a właściwie połączenie Parku Świętokrzyskiego z nowym Centrum Warszawy przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. To jest nowy plan, zobaczymy, co faktycznie z tego konkursu wyjdzie i później oczywiście będzie realizowane w ramach kolejnej inwestycji. Takie ciekawostki, jeżeli chodzi o plany. Inne plany, a właściwie już elementy, które zostały zrealizowane, to jest to, że pierwszy odcinek ulicy Chmielnej został oddany do użytku. Od 1 sierpnia mamy pierwszy odcinek Chmielnej, który jest już faktycznie całkowicie funkcjonalny, jeżeli chodzi o część Chmielnej, czytaj od placu Pięciu Rogów dalej w stronę zachodnią, tutaj od alei, od pasażu Wiecha, jest już nowa zieleń, jest już faktycznie nowa przestrzeń, jeżeli chodzi o nowe ławki i tu właściwie wszystko już w tym miejscu funkcjonuje, więc to jest dobra informacja, że ta część Chmielnej jest gotowa. No, czekamy oczywiście, aż zakończą się wszystkie pozostałe prace na drugim odcinku. Nie mamy właściwie informacji, kiedy to się stanie, niemniej wykonawca po prostu znaczy, że po prostu trudno się tam buduje te wszystkie prace, realizuje te prace, no po prostu siłą rzeczy trzeba utrzymać ruch pieszy i jest tam bardzo mało miejsca. Inna na koniec ciekawostka to jest to, że będzie pokaz dronów upamiętniający Powstanie Warszawskie o godzinie 21.30 30 sierpnia. Na niebie będzie latać 615 dronów świetnych, które po prostu będą miały za zadanie wyświetlić 12 symbolicznych figur. Więc jak ktoś będzie ciekawe wydarzenie, które będzie się działo obok Muzeum Powstania Warszawskiego, drony będą latać na wysokości takiej standardowej, czyli od 60 do 120 metrów i nie będę ukrywać, że warto na to zobaczyć, bo to będzie jedno z większych wydarzeń w Europie, a na pewno w naszej części Europy Środkowej. Po prostu to będzie największe wydarzenie dronowe, które się dzieje, a w Polsce nie było nigdy tak dużego wydarzenia, bo po prostu największe było, z tego co pamiętam, tutaj była informacja, że na 150 dronów, więc jakby teraz będzie ich dużo, dużo więcej, więc faktycznie będzie całkiem na bogato. No i na koniec, jest zamykane to właśnie multikino tutaj na Ursynowie. Nie będę ukrywać, że chociaż ja tutaj w okolicy bardzo często się pojawiam przez ostatnie 3 lata, to nie miałem jeszcze okazji nigdy być w tym kinie i w końcu będę mieć tę okazję zrobić to dzisiaj dwa razy. Raz o 6.30 na Harry Potter, trzecią część, jak to dobrze pamiętam, i no i później na ostatni seans, który się skończy chwilę przed godziną 00 i zamierzam wyjść z tego kina
po północy i być jedną z tych ostatnich osób, które faktycznie w tym miejscu będzie. A to co mówię, nie idę na obcego, chociaż faktycznie kusił, bo on się kończy najpóźniej, dokładnie o minutę później niż inne filmy, które tam się znajdują. Ogólnie wszystkie filmy się mniej więcej kończą koło godziny 23:55. No wiadomo, tam oczywiście z rozjazdami. Niemniej, nie będę ukrywać, że no szkoda mi bardzo tego kina, bo po prostu znam dużo osób, dla których to było najbliższe kino w okolicy, a żadnego tutaj raczej dużego multiplexu w okolicy po prostu nie ma. No i jest planowane tam kino jakieś nowe, które by powstało tam obok wylotu z Warszawy. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie zrealizowane. Niemniej to kino było głównym kinem, po pierwsze dla Ursynowa, po drugie dla Villeneuve'a, a po trzecie dla dużej części Wawra od niedawna, kiedy po prostu jest już oddane do użytku most południowy. To duża część po prostu mieszkańców Wawra, których na przykład ja znam też osobiście, którzy dojeżdżają 319 i mówią, że ZTM to nie wiadomo co, bo 319 nie jeździ często. Ja wam tylko wyłącznie powiem, że 319 to wiecie, od niedługo, od końca wakacji będzie jeździć w tygodniu i przez cały dzień. Więc to jest dobra informacja. Przez cały dzień. Nie pamiętam, czy też w weekendy, ale na pewno przez cały dzień będzie jeździć, więc będzie dobrze. Ale jak to mówię, niektórzy mieszkańcy po prostu Wawra na co im ten autobus, skoro już nie będą mogli dojechać do tego kina, które było po prostu najbliższe. Wiadomo, że na Wawrze jest galeria, która nie ma kina, na Villeneuve nie ma galerii, więc nie ma kina i tutaj jest. Znaczy wiecie, oczywiście są małe kina studyjne, które się znajdują w małych kulturach, czy też po prostu w innych lokalizacjach, ale takich dużych multiplexów, gdzie po prostu można przyjść i jest dużo seansów cały czas w miejscu, no to nie ma w okolicy i to jest duży problem. Jakbyście byli ciekawi, czemu to kino jest sprzedawane, znaczy ten teren tego kina został sprzedany już dosyć długi czas temu. Ono tutaj funkcjonowało przez dłuższy czas jeszcze, bo miało działać właśnie na końcu wakacji i tak też się dzieje. Zostało sprzedane przez Multikino w związku z pandemią, bo po prostu kina były zamknięte tutaj przez długi czas i jak same Multikino zaznacza, po prostu nie było żadnych zbytnio tarcz antykryzysowych dla nich, dlatego też po prostu stracili bardzo dużo pieniędzy na tym, że byli zamknięci i po prostu musieli sprzedać tak cenną działkę, która jest w tym miejscu, bo my się znajdujemy dosłownie obok stacji metra. Jakby tutaj z kina do stacji metra jest góra 50 metrów. Więc siłą rzeczy jest to po prostu świetna lokalizacja i została sprzedana prywatnemu deweloperowi, który po prostu w tym miejscu będzie budować bloki mieszkaniowe. Czy jestem za większą deweloperką obok metra? No może tak, bo to faktycznie jest dobre skomunikowanie. Ale czy zamiast kina i kultury? No właśnie, to chyba nie tędy droga. Niemniej miło, że Multikino chce się dobrze pożegnać z faktycznie wszystkimi swoimi odbiorcami w okolicy i przez ten cały długi weekend nie tylko łącznie są seansy filmowe przez całą dobę, bo dosłownie przez całą dobę. Jak ja tutaj siedzę, teraz jest godzina, jak sobie zerknę tutaj, 4:43, no to cały czas ludzie wychodzą, bo ja faktycznie widziałem seansy filmowe przez cały weekend. Są o różnych godzinach, rozpoczynają się, czy to o 23, czy to o 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 i przez całą dobę, kończąc po godzinie 21, dzisiaj w niedzielę. Ostatnie seansy zaczynają się o 21:30. Więc można faktycznie przyjść, obejrzeć coś ciekawego. No i dlatego też ja tutaj się jeszcze pojawię nie jednym raz. Dzisiaj oczywiście, bo pojawia się raz właśnie o 6:30, a później wieczorkiem po mojej kolejnej pracy. Dlatego też tak mało jest tych filmów w ostatnim czasie. Niemniej, no tak to wygląda. Jeśli ciekawostek pokażę wam repertuar, który tutaj w tym miejscu jest. Oczywiście jest informacja, że to jest już koniec i już tego nie będzie. Wiadomo, że są najnowsze hity, które się pojawiły w ostatnim czasie, ale jest też dużo filmów, które po prostu zostały wyciągnięte, że tak to powiem, z zamrażarki. Stare hity. Mamy tu film chociażby w formie Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Harry'ego Pottera właściwie mamy wszystkie części, a nie będę ukrywać, że Harry Potter jest w większości części starszy niż ja, więc możecie zobaczyć, że faktycznie nie tylko i wyłącznie są tutaj nowe rzeczy. Był sobie kot jest względnie nowym filmem, z tego co pamiętam. Mamy Harry Pottera, mamy nawet Basię, Green Book, Wróbel, Nierozłączni, Boże Ciało jest również i to Boże Ciało jest w formie kończącej całkowicie seans, bo się kończy 23:55, jak ktoś możecie sobie przyjść faktycznie. Casablanca, więc są też hity. Jest nawet Claire w tym miejscu, Sztuka Kochania, Władca Pierścieni i tu faktycznie z Władcy Pierścieni są właściwie wszystkie części i można było to zrobić jednym nurtem, żeby przez wszystko przelecieć. No, jest trochę tych filmów, można też obejrzeć, znaczy to teraz jeszcze o tej godzinie, animacje typu Minionki, które możecie obejrzeć o godzinie 4:50, więc de facto za 5 minut rozpoczynają się Minionki. No, jest to ciekawe, bilety nie są aż tak drogie jak coś. I oczywiście, tak jak już zawsze mówię, nie zachęcam was głównie do chodzenia multiplexów, ale do kin studyjnych po prostu, żeby wspierać faktycznie małe ośrodki
kliknij, jeżeli chodzi o kina. Niemniej, tego typu duże kino można pożegnać godnie na sam koniec jego po prostu funkcjonowania w okolicy, która nie ma zbytniej alternatywy, jeżeli chodzi o tego typu elementy na dużym ekranie. Dobrze, no i trzeci raz, znaczy drugi raz mi spada ta lampka, mam nadzieję, że już nie będzie trzeciego razu. Jest was tutaj oczywiście teraz to więcej, to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Ponad 17 132 osoby kliknęły już przycisk subskrybuj. Jeżeli ty też chciałbyś obejrzeć kolejne wydanie mniejsza z tym, które się pojawiły przyszły weekend, ty też możesz kliknąć ten przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwonek, aby tego po prostu nie przegapić. Kolejny film się pojawi za tydzień. Jeżeli taki materiał wam się podobał dzisiejszy, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was również do zostania patronami, a wiznosza, Patronite, ukośnik, a wiznosz. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Nie mam żadnego pojęcia, co mi się uda pomontować, bo jest tramwaj z Rakowieckiej, pełen film do zrobienia, tramwaj z Rakowieckiej w formie dodana FPV, jest też to ciekawa dla was prasa łazienkowska po stronie praskiej, by wam powiedzieć, czemu tam aktualnie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o zaawansowanie na budowie. No i oczywiście inne filmy, chociażby z Olsztyna, które, z Poznania, które cały czas czekają i w końcu muszę zacząć je montować, ale po prostu czekałem też na intro, a ja przez cały aktualny tydzień i jeszcze licząc poniedziałek, we wtorek będę odpoczywać i w środę również jestem całkowicie zajęty i właściwie wycięty ze środowiska, więc po prostu mnie zupełnie w tym momencie nie ma. Dlatego też widzieć głównie przyloty, jakieś ujęcia z drona, z tramwajów i tak dalej, po prostu mnie nie ma. Niemniej kończymy ten długi weekend takim smutnym akcentem, ale idziemy ku lepszemu przyszłości, ku lepszej przyszłości, co nie? Dobra. Jak ktoś oczywiście, jak już powiedział, nie do nas, do zobaczenia w multikinie ostatniego dnia, no i w kolejnym mniejsza z tym już za tydzień. No poszedłbym teraz, ale umówiłem się z kimś, że będę za 2 godziny, więc muszę sobie poczekać. Znaczy ja pojadę do domu, schowam sobie sprzęty i tu wrócę, ale łezka wokół się kręci. Dobra, kończymy to wydanie. Cześć! Środka wam powiem, czemu to multikino w tym miejscu jest dla mnie szczególne, bo po prostu miałem nagrać mój film dyplomowy o tym, jak pracownicy tutaj po prostu przeżywają te zamknięcie i to zakończenie tego właśnie kina w tym miejscu i jak po prostu też mieszkańcy się z tym obnoszą. Ostatecznie nie udało nam się tego filmu nagrać z moim kolegą, który tutaj jest i chyba jeszcze pracuje ostatniego dnia. Natomiast z czego trochę szkoda, bo można było zrobić ciekawy film na sam koniec. Nie udało się tego wszystkiego dograć. Nie będę mówić, czy to jest moja wina, czy to jest wina kierownictwa, to inna bajka. Ale dlatego też o tym będę pamiętać. No i warto, żebym chociaż na sam koniec to jeszcze płacił, zobaczył, jak to wygląda, jakie to jest duże i jak to wszystko funkcjonuje już na sam koniec. Może jakieś wstawki nawet są? Kto wie? No, zobaczę. Cześć!